Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami. Słuchajcie, dzisiaj mamy mierzymy Sinseya, nie będę dłużej ukrywać. Stwierdzam, że zawsze na początku filmu fajnie jest zaznaczyć, z jakiej sieciówki mamy. Tym razem mierzymy wiosna, kolorki, pastele, biele. Wszystko tutaj u mnie znajdziecie w tym filmie, także zapraszam Was do oglądania dalej. Zapraszam też do zostawiania łapek w górę i subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Tak, naładowałam się energią i zabieram się za mierzenie. Za pokazywanie Wam tego, co tutaj mamy na tym wieszaku. Dres. Obydwie rzeczy kupujemy osobno. Ja mam górę M-kę i dół również M-kę. I może najpierw o bluzie. Bluza ma haft z napisem Brooklyn 1994. Pozdrawiam Cię, brat. I zobaczcie, z takim pięknym zamkiem srebrnym, mówię pięknym, bo ten zamek po prostu wygląda porządnie i fajnie, łatwo się zapina, nic tutaj nie przycina. Jest to bluza taka w stylu bomberki, opuszczona linia ramion. Mamy ten haft, o którym już wspomniałam, który wygląda ładnie, nie wygląda badziewnie, że tak powiem, o może tak, ale bluza jest bardzo krótka. Jak widzicie, ja założyłam pod spód bluzeczkę szarą, taką typu top w prążek. To jest bluzka z Zary akurat. No i niestety ona mi tutaj dołem wystaje, więc zaznaczam, że jest to bardzo krótka bluza. Tak wygląda z tyłu, fajnie tak się bluzuje, tak wiecie, na górze wygląda tak fajnie, tak oversize'owo, po prostu tak oversize'owo, obszernie, o może tak. Zaglądam tam mam bluzy pomocnicze. I teraz o spodniach. Spodnie mają wysoki stan, gumka bez wiązania, co akurat dla mnie jest plusem. Na górze mamy również ten sam haft, który jest na bluzie. I teraz długość. To są takie spodnie dresowe typu wide leg, ale długość jest dla mnie chyba troszkę jednak za krótka. Jak widzicie, te spodnie wyglądają tak mocno na styk. Jak ja wezmę je mocniej i podciągnę, tak jak powinno to wyglądać, no to wyglądam już troszkę jakbym miała wodę w piwnicy, tak się mówi. Z tyłu bardzo ładne, takie konkretne, nie wyglądające na tanie. I również do tego założyłam buty. Buty, które są takimi białymi, klasycznymi sneakersami, nie takimi obszernymi jak w przypadku na przykład tych a la Air Force'ów. Te są po prostu takie, widzicie, smukłe. I tu wyjątkowo rozmiar 39 jest mi dobry, nie uciska nic, na długość wkładka jest idealna. Fajnie wyglądają, są lekkie. Niestety muszę zaznaczyć, że mają ten taki swój specyficzny zapaszek tańszych butów, czyli taki troszkę chiński zapach, wiecie na pewno o co mi chodzi, więc tu to zaznaczę, ale buty są szersze, są wygodne i naprawdę, jeśli miałabym powiedzieć coś negatywnego, to ciężko oprócz tego zapaszku, no i tego, że są sztuczne, więc niestety będzie nam się po prostu szybciej stopa pociła. No ale tak prezentuję się w tym komplecie i koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Czy fajnie, czy nie fajnie, czy wzięlibyście, czy nie. Zaglądam w lustro i powiem Wam, że jak dla mnie okejka. Był róż, no to tym razem postawiłam na błękit, czyli dla osób, które nie lubią różu, które nie przypadają za różowymi rzeczami, różowym kolorem, to proszę bardzo, prezentuję coś innego. I teraz tak, tu jest taka kwestia, że próbowałam skompletować fajny garnitur damski, taki, który będzie na każdą okazję i na co dzień. I teraz tak, prawie się to udało, dlatego że marynarka jest bardzo fajna. Tutaj w składzie głównym mamy większość wiskozy, jest też len, więc fajnie. Reszta składu zobaczycie sobie na stronie. Bardzo fajne guziki, jak widzicie, takie no ciekawe. I generalnie ona jest fajnie uszyta z tyłu. Mamy oczywiście tą klapę, którą tutaj musimy sobie rozciąć. Ja na tą chwilę tego nie robię. Mamy podszewkę, która niestety jest poliestrowa, ale wygląda całkiem porządnie. No stop, włosy mi się przyklejają do moich ust. No ale tyle o marynarce. Ona też ma taką fajną fakturę, takiej porządniejszej. No ale spodnie, które próbowałam dopasować do tej marynarki, kompletnie do niej nie pasują, mimo tego, że są w tym samym kolorze. Niestety one bardzo mocno prześwitują. Zresztą zrzucę na chwilę tą marynarkę i zobaczcie, jak tutaj wszystko widać. Dokładnie widać odcięcie kieszeni. Mam nadzieję, że na nagraniu również to zobaczycie, bo w rzeczywistości bardzo mocno to widać. I naprawdę całą moją skórę, majtki, które są nude, metkę, która tutaj jest, wszystko naprawdę widać. Spodnie mają całkiem fajny krój, są w kant. Tutaj mamy tak po skosie cięte kieszenie. Mamy też te takie udawane kieszonki, które wyglądają tragicznie. Przez to, że spodnie bardzo prześwitują, to widać, że to jest po prostu tutaj wszystko udawane, że tu nic nie ma. Długość jest okej. No ale po prostu prześwitywanie tych spodni kompletnie je dla mnie skreśla,
Więc tych spodni Wam nie polecę, do tego założyłam znowu te same buty, które miałam przed chwilą, bo stwierdziłam, że mogą całkiem fajnie pasować, ale niestety kwestia spodni wszystko tutaj psuje. Dodatkowo widać, że one też są z gorszego materiału niż sama marynarka i po prostu to wszystko się tutaj kłóci. Jeszcze chciałam Wam też pokazać, jak ta marynarka wygląda zapięta, bo to jest marynarka dwurzędowa. I też z chęcią sama zobaczę, jak ona wygląda w ten sposób zapięta po prostu. No nie, powiem Wam, że spodnie wszystko tutaj zaburzają, ale mam dżinsy zamówione, więc za chwilę przeskoczę może w dżinsy. Tutaj kieszenie są chyba udawane, chociaż nie, nie są udawane, są po prostu zaszyte. Wystarczy rozciąć to zaszycie i będziecie mieli kieszenie. Powiem Wam, że marynarka jest naprawdę bardzo fajna, twarzowa uważam. Teraz na wiosnę, lato w idealnym kolorze pastelu. Założę jakieś dżinsy i spróbuję ją Wam lepiej zaprezentować. Założyłam dżinsy, więc teraz widzicie, jak mogłoby to wyglądać bardziej casualowo. Natomiast z dżinsami chyba odrobinę nie trafiłam. Ale dobra, pokazuje się tak, powinno to być wężej, powinny to być takie bardziej... Mam takie spodnie, ale dobra, to jeszcze będzie trzecia próba tej samej marynarki. Kogo to nie znudziło? Mnie, mam nadzieję, że Was również. I teraz tak, tak wygląda marynarka do tych spodni, więc ściągam ją, żebyście zobaczyli teraz spodnie i buty, które mam na sobie. Więc tak, spodnie są typu kuloty, rozmiar 38, tak, metka powinna być w kieszeni. Już jest, proszę, chyba lepiej to wygląda. Rozmiar 38, wysoki stan, szeroka nogawka na dole, jak widzicie, taka długość dla mnie 7,8. Ja mam 1,68 m wzrostu. Tak one się prezentują, czy mocno spłaszczają pupę? Odrobinę tak, duże, fajne kieszenie z tyłu, no ale one są cięte na dole. Oczywiście tu są, czekajcie, są podszyte? Tak, są podszyte, ale są cięte. Jak widzicie, ten pasek na dole też nie sprzyja mojej sylwetce, po prostu ją skraca. Więc czy to są spodnie dla mnie? Nie, zdecydowanie nie. Być może fason byłby ok, gdyby na dole nie było tego paska, który ewidentnie po prostu mnie odcina. Więc tyle w temacie, jeśli chodzi o spodnie. Odrobinę robi camel toe. Odrobineczkę, nie jest źle naprawdę. A jeśli chodzi o buty, to są takie balerinki, które na stronie spodobały mi się i one są w takim kolorze rose goldowym. Niestety jak przyszły, to w rzeczywistości są bardzo błyszczące i bardzo takie dające po oczach. Mi bardziej zależało na takim efekcie zanikania buta, ale z takim twistem. Tu niestety to nie wyszło. I nie wiem, ale jeśli chodzi o mnie, to... Nie są to buty dla mnie, nie podoba mi się po prostu, jak to wygląda. Chciałam też przełamać tutaj, wiecie, tą szerokość spodni, dużą marynarkę z małymi butami i chyba nie do końca to po prostu wyszło, nie do końca to wygląda. W mojej głowie zdecydowanie lepiej się to prezentowało. O właśnie taki efekt mi chodziło. Od samego początku chciałam uzyskać taki efekt. Więc takie spodnie widzicie, no typu mam jeans. Je możecie już kojarzyć z poprzednich mierzeń i zamówiłam sobie je, żeby sobie je zostawić. Ale jak to się mówi, rozmiar rozmiarowi nierówny i to 38 jest tak wciągające, że nie wiem, czy je zostawię, czy nie zamówię jeszcze jednego rozmiaru, żeby trafić w końcu na swój, bo te wyglądają po prostu na za małe. Są za małe, o, może tak, nie wyglądają, tylko są. Marynarka naprawdę wygląda świetnie do takiej stylowej, przynajmniej takie jest moje zdanie. Fajnie ją tutaj troszeczkę tak podbija, takiego twistu nadaje. Do tej stylówy założyłam te białe buty, ale w ręce już trzymam takie fajne spinki. Są to kwiatuszki metalowe, bardzo porządne, w kolorze srebrnym i złotym. I aż się prosi tutaj chwycić moje włosy. Już Wam pokazuję w ten sposób. Zrobić sobie taką fryzurkę i tu właśnie z tyłu chwycić te włosy taką klamerką. Teraz w ogóle zauważyłam, że bardzo modne są takie spinki typu kwiatki. Zresztą tutaj jeszcze mam spinki, które od razu Wam pokażę. Takie metalowe, takie duże, bardzo fajne do malowania na przykład. I są w czterech kolorach i taki komplet kosztował 17,99. No więc myślę, że dobra cena, kolory na pewno do wykorzystania. Zdecydowanie są to kolory tego sezonu, więc... Aż się prosi kupić sobie taki zestaw, albo właśnie chociaż takich dwóch spineczek uniwersalnych i na pewno fajną stylówkę sobie tak troszeczkę dopieścicie. Przez chwilę nie było cukierkowo, ale no cóż, chyba nikogo nie zaskoczę, jak pokażę taką ładną marynarkę z
guzikami, które są przesztosem. Wyglądają naprawdę bardzo spoko. I marynarka sama w sobie wisząca na wieszaku tutaj, czekająca na ten film, wyglądała naprawdę bosko. I miałam takie, kurde, ja nie miałam kupować marynarek, ja nie chodzę w marynarkach, bardzo mi się podobają, bardzo mi się też podobają na sobie, ale jak przychodzi co do czego, to ja sięgam po bluzę i tyle wychodzi z marynarki. No ale dobra, szukam cały czas takiej fajnej, takiej wiecie, na co dzień właśnie do wystylizowania, do jeansów. No i mówię, kurczę, ta jest bardzo fajna. Taki kolor, ni to róż, ni to brzoskwinka, coś takiego. Te guziki nadają takiego bardziej, takiego sznytu, wiecie, classy. Przynajmniej tak myślałam po zdjęciach na stronie, na modelce. I teraz dobra, trochę o sprawach technicznych. Niestety jest to w większości marynarka poliestrowa. Co za tym idzie, ja chwilę tu przy Was stoję i już czuję, że po prostu się pocę. Niestety, ale ja kompletnie nie nadaję się do takich sztucznych materiałów, jeśli chodzi o góry zwłaszcza. Zdecydowanie ładniej też wygląda rozpięta, o bardzo ładnie się układa. Tutaj tak wiecie, sterczy, dodaje takiego czegoś tej sylwetce, tej stylówce, o. Fajna do tych jeansów wygląda tak... Tak spoko, naprawdę. No ale skład, podszewka jest gorsza niż w tej błękitnej marynarce. W ramionach ja mam rozmiar, czekajcie, to jest 38 albo MK. Z tyłu też mamy tą klapę, którą oczywiście rozcinamy, jak sobie zostawiamy ten ciuch. I powiem Wam tak, ona mnie bardzo rozczarowała, bo po prostu widać też odrobinę prześwitywania. Wiecie, ja tu mam mocne dość lampy, ale ja po prostu widzę to w lustrze, że tu odrobinę coś niedobrego się dzieje. O! Czy Wy widzicie, że prześwituje tutaj metka? Ja naprawdę mam nadzieję, że Wy to widzicie, bo w lustrze jak na siebie patrzę, to to po prostu wszystko widać i to nie jest fajne. Okres wiosenny to też jest okres takich trochę uroczystości, czasu rodzinnego i też bardzo często szukamy czegoś, w czym będziemy po prostu dobrze wyglądać. I powiem Wam tak, że ja tutaj starałam się właśnie pokazać Wam, czy coś jest fajnego, czy niekoniecznie i tak dalej. I teraz udało mi się zamówić... Przynajmniej tak sądziłam, kiedy to robiłam. Super garnitur biały, który będzie właśnie fajny na różne uroczystości, na przykład na komunię, no może na ślub nie do końca, ale na komunię już tak, na jakieś urodziny i tak dalej. I zamówiłam właśnie tego typu spodnie. One są w ogóle najmodniejsze, bo są podwijane na dole, a to, co podwijane w tym sezonie, jest super modne. Trochę ściemniłam obraz, żebyście lepiej widzieli te białe rzeczy. Niestety, jak to w przypadku białych rzeczy, one bardzo mocno prześwitują i tutaj wszystko po prostu widać. Widać odcięcie kieszeni. Mam nadzieję, że to widać u Was, bo w lustrze ja to bardzo mocno widzę i wygląda to beznadziejnie. Mimo tego, że spodnie są z całkiem fajnego materiału i przede wszystkim są bardzo przyjemne w noszeniu. Naprawdę nic tutaj mnie nie uwiera i tak dalej. Długość jest idealna. Ja co prawda założyłam do nich balerinki, no bo... Taki miałam zamysł. Nie wygląda to dobrze. Wiem, nie musicie mi pisać. Natomiast do tego mam marynarkę. No i właśnie, czy do tego mam marynarkę? W mojej głowie tak myślałam. No więc założę to tak, jak zaplanowałam. Ale od razu powiem Wam moje spostrzeżenia. I to, co z tego, że tak powiem, doświadczenia wyszło. Bo okazało się, że marynarka jest dokładnie tego samego materiału. Już zresztą zapnę i będę do Was dalej mówić. Marynarka jest z tego samego materiału, co... Dokładnie te błękitne spodnie. I to mógłby być garnitur, ale wybaczcie, nie będę już tego zakładać, bo te spodnie po prostu były dla mnie tak niefajne, tak nieprzyjemne. Ale to jest dokładnie ten sam materiał i one po prostu idealnie by pasowały. A co śmieszniejsze, to materiał tych spodni bardzo przypomina mi materiał tej marynarki. Tyle tylko, że tu mamy podszewki, nie ma prześwitywania i tak dalej, ale generalnie to byłoby również całkiem spoko kompletem. Powiedziałam Wam już o tym, co wyniknęło z tego mierzymy. Oczywiście ja zawsze sugeruję się tym, co widzę na stronie, jak widzę modelki, staram się to dopasowywać, żeby fajnie Wam to przedstawić. Natomiast tak jak ostatni film Sinseya, gdzieś Wam się tu wyświetli, wyszedł super i było mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, tak tutaj na razie nie ma zachwytu. Kompletnie nic nie przykuło mojej super uwagi, może wyjątkiem jest ta błękitna marynarka. Ta również ma bardzo fajny fason, ona ładnie wygląda, ten pasek, tutaj wszystko pasuje.
psuje widok tego dołu. Nie ukrywajmy, ten dół po prostu tutaj wszystko zaburza, ale skupiając się tylko i wyłącznie na marynarce, fajna długość, ładne odcięcie, naprawdę wygląda to tak w punkt, uważam. Może inną bluzkę pod spód bym założyła, może taką bardziej satynową. Można zrobić tutaj na przykład taki look black-white, albo white-black raczej, czyli tutaj na przykład dać czarną bluzeczkę, taką, wiecie, delikatną, bieliźnianą pod spód. I zdecydowanie lepiej by to wyglądało, bo teraz po prostu czuję się jak karykatura samej siebie. Musicie przyznać, że tutaj po prostu coś poszło nie tak. Ja bardzo proszę, żeby któraś z tych rzeczy jeszcze miło mnie zaskoczyła, bo na razie tak nie jest. No i bluzeczka. Bluzeczka, którą mam na sobie, trochę kontynuuje narrację tego filmu, a bardzo tego nie chciałam. Uważałam, że zrobiłam fajne zamówienie wiosenne, taki powiew świeżości do naszej szaty. Natomiast ja jestem z Wami szczera i tutaj w tej bluzce bardzo poszło coś nie tak. Materiał tutaj, który jest na górze, mógłby być może troszeczkę większy, to tak ładniej mogłoby po prostu wyglądać. Tu na ramionach jest gumeczka, więc ładnie dopasowuje się, ale ja cały czas mam wrażenie, że to mi za chwilę podjedzie do góry i nie będzie wyglądało specjalnie fajnie. A materiał, który mamy tutaj, jest prążkowany, elastyczny i powiedziałabym całkiem spoko, tylko dlaczego tak prześwituje? I przez to jest taki kontrast, że to, przez to, że to jest bawełna taka koszulowa troszeczkę, no to bardzo to kontrastuje z dołem. Nie wygląda to dobrze. Uwierzcie mi na słowo lub nie, ona też bardzo mocno prześwituje. Ja mam naprawdę, zobaczcie, stanik w takim kolorze. No i jakim prawem on prześwituje? Przecież to jest kolor mojej skóry. Nie wiem zupełnie, ale nie wygląda to ok. Ona jest też w innym kolorze, chyba czarnym, także możecie sobie zobaczyć. Ja mierzę M-kę i tak ona się na mnie prezentuje. Nie wiem, jak mam się ułożyć, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Ona w ogóle jest dłuższa, bo ja ją podwinęłam do tej spódnicy z wysokim stanem, ale ona jest takiej długości. Więc dla mnie totalnie nie, ja nie lubię rzeczy w ogóle takiej długości, to widzicie, no i tak muszę ją od razu podwijać, żeby to jakoś wyglądało. Ja noszę akurat większość spodni z wysokim stanem, nawet dresy, więc no to nie jest moja długość bluzki. Ale teraz przechodzimy do spódnicy. Spódnicy jeansowej, które nadal są bardzo modne w tym sezonie, tak jak i w zeszłym. Tak, opada tutaj ramionczko od mojego stanika, żeby tutaj Wam nie prezentować, wiecie? No i to jest taka w innym stylu, jak widzicie, bo ma rozcięcia dwa z boku. Bardzo fajny kolor jeansu, porządny materiał, taki powiedziałabym z tych grubszych, nie tych takich typowych jeansowych spódnic elastanem, które się idealnie dopasowują do sylwetki. Nie. Tu musicie kupić idealny rozmiar dla siebie, żeby ona po prostu ładnie wyglądała, a i tak zobaczcie, że ja mam chyba, czekajcie, 38? Tak, 38, bo wiecie, MK38. I widzicie, jak ta spódnica wygląda. Odrobinę tutaj mam luzu, ale to akurat dobrze, bo cokolwiek się zje. I wiecie, chociaż ja tutaj zawsze na dole brzuszka dostaję takiego... No, i tak to wygląda. Z tyłu są kieszenie, oczywiście pupa nie wygląda zbyt korzystnie w tego typu spódnicach. Taka jest prawda. Długość z przodu wygląda tak. Dla mnie jest trochę za długa. Bardzo skraca mi sylwetkę, takie są moje odczucia. Generalnie w tej stylówie wyglądam jak przerysowana Asia z lat, nawet nie wiem których, bo nigdy się tak nie ubierałam. Do tego balerinki jeszcze po prostu robią katastrofę sylwetkową i stylizacyjną, więc jak możemy, to wypiszmy to ze swojej pamięci, proszę. Zdecydowanie lepszą stylówką w moim odczuciu jest ta, czyli sportowe białe buty i jakiekolwiek tak naprawdę. Ja pokazuję te z Sinseya, bo właśnie te zamówiłam. Ta spódnica, która przed chwilą była Wam prezentowana z balerinkami i z tą bluzką falbaniastą hiszpanką, a teraz jest prezentowana z moim topem szarym, prążkowanym z Zary i do tego założyłam białą katanę, a całą stylówkę dopieściłam kwiatuszkiem, które w tej chwili są tak modne, większe, mniejsze, w różnych kolorach, takie bardziej mocniejsze. Ja miałam zamówione biały i różowy, a właściwie miałam w koszyku biały i różowy i podczas przeklikiwania biały wyszedł mi z koszyka. No i dostałam tylko różowy. Różowy też jest bardzo ładny, tak troszeczkę udziewczęca moją urodę. Bardzo ładnie wygląda. Moje policzki zrobiły się jeszcze bardziej różowe niż były przed chwilą. I fajnie to wygląda. Taka naprawdę dopieszczona stylówka. No nie mówiąc już o tym, że ja uwielbiam kurtki jeansowe, katany, typu koszulowe, oversize'owe, w różnych kolorach.
Ja mam dużo kurtek jeansowych, dużo już też sprzedałam na Vinted, ale ta bardzo mi się podoba. Białej nie mam w swojej szafie, nie ukrywam. I ta mi się podoba, jest taka z dużymi kieszeniami tutaj, ale mam ją też w innym kolorze. Tak, czekałam, kiedy się to stanie. Oczywiście metka musiała zostać oderwana jak zwykle. Spokojnie poradzę sobie z tym. Naprawdę ładnie to wygląda. I tutaj tak naprawdę na dół możemy założyć różne warianty. Możemy założyć spodnie. Spodnie nawet takie dresowe, ale takie bardziej, jak to powiedzieć, dresy wyjściowe, jak ja to nazywam. Ja mam tego typu dresy, więc wiem, o czym mówię. I uwielbiam tak się nosić. Ale z tą spódniczką naprawdę jest spoko. Bardziej pasowałaby ta spódniczka z rozcięciem na środku i troszeczkę krótsza jednak dla mnie. Ale uważam, że ta stylowa jest pierwszą, która mi się podoba w tym mierzymy. Chociaż różowy dres. Różowy dres też był spoko, no tylko długie spodnie. No ale jestem ciekawa. Dajcie mi znać w komentarzu do tego momentu, co Wam się najbardziej spodobało i czy w ogóle coś. Albo dajcie mi po prostu serduszko lub kwiatkę. Będzie mi bardzo miło. Jak to zrobicie? Zaznaczę, że wszystkie komentarze czytam, a wszystkie te rzeczy macie w opisie filmu. Zresztą, jak zwykle. Sukienka dla kobiety to jest zawsze super pomysł na stylówkę, dlatego że zakładamy jedną rzecz, do tego dobieramy dodatki, buty, ewentualnie coś do narzucenia i wychodzimy z domu. I ta, jak widziałam ją na stronie, to wpadła mi w oko, nie ukrywam. Ten print z różem, z zielenią, na ładnym podkładzie ivory. Naprawdę ładnie wygląda. Tutaj mamy takie guziczki ozdobne, które są tylko i wyłącznie ozdobne, tak jak powiedziałam, bo nic nie dają oprócz tutaj takiego dodatku. O, może tak. Dodatku, dodatki, już mi się język plącze. Jak widzicie, rękawy są z takiego materiału, który jest tutaj na górze. Pod spodem jest podszewka, która jest bardzo sztuczna, ale ten materiał sukienki tutaj na rękawach jest zupełnie przezroczysty, czyli ona jest tutaj taka bardzo przewiewna, czy przyjemna, niezbyt, ale jak widzicie, ładnie dopasowująca się do sylwetki, dół wygląda świetnie, brzuszek w ogóle nie jest podkreślony, wszystko zniknęło pod printem. I teraz może co ja rzeczywiście myślę, jak założyłam tą sukienkę. Czuję się trochę jak babcia. Powiem szczerze, czuję się trochę jak babcia, mimo tego, że mamy ładny dekolt, jest ładnie skrojona, to ten materiał plus ten print, i ja w to ubrana wyglądam trochę i czuję się jak babcia. Po prostu. Nie jest to mój klimat. Podobała mi się na stronie, ale to tyle. Ja mierzę rozmiar M i widzicie, jak ona wygląda. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia. Założyłam do niej te buty, żeby chociaż trochę uratować tą stylówkę i żeby trochę ją usportowić, bo wiecie, że ja uwielbiam sportowe ciuchy i taki klimat. Ale to chyba nic nie dało. Tą stylizację może uspokoić właśnie tego typu kurtka. I powiedziałam Wam przed chwilą, że tą białą mam też w drugim kolorze. I właśnie jest to kolor jeansów. Po prostu jeansowa kurtka. Również rozmiarze 38. I sprawdzimy, jak będzie wyglądała do sukienki. Przed chwilą mieliśmy tą białą ze spódnicą długą. Teraz założymy sobie tą jeansową do sukienki. No i zdecydowanie fajnie to wygląda. Uważam, że mega uspokoiła tą wariacką sukienkę. I trochę mamy taki bardziej sportowy vibe. Kurde, ta kurtka jest mega fajna. I jeansowa mi się podoba oczywiście bardziej niż biała. A białej nie mam, a jeansówki mam. I tu jest problem. Powiem Wam, że ja bym chyba zaryzykowała i zamówiła jeszcze większą, żeby ona była bardziej oversize'owa. Ale ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba. O kurczę, no. No, naprawdę. Widzicie długość rękawów, ramię ładnie opada, duża kieszeń z jednej, z drugiej strony. Zapnę ją, żebyśmy jeszcze wszyscy razem zobaczyli, jak wygląda zapięta. Ja tutaj zawsze zostawiam. Też fajnie. Ale kurczę, jeszcze zamówiłabym L-kę, żeby zobaczyć, jak ona wygląda tak bardziej oversize'owa. Ale ta... To jest mój faworyt z całego mierzymy na tą chwilę. No i mamy fajną sukienkę. Naprawdę bardzo fajną. To jest sukienka o rozmiarze M. Jak widzicie, długa, fajna sukienka. Założyłam do niej moje wansy, żeby tak bardzo buty się nie odbijały, bo miałam te białe takie... Nie, to wszystko psuje. To znowu wszystko psuje, nie chcemy psuć. I tak, bardzo fajny taki... Fajny. Non-stop używam słowa fajny. Ale tak, sukienka jest z takiego materiału, który ładnie się układa. Kiedy chodzimy, to naprawdę ona płynie z nami.
naprawdę rewelacja pod tym względem. Jest też dość sztuczna, więc plusem jest to, że nie będzie się gnieść, więc możemy w niej wszędzie jechać i nie będziemy wygniecieni, kiedy wysiądziemy z auta, z autobusu, tramwaju, pociągu, skądkolwiek. Naprawdę ona wygląda świetnie. Góra jest dopasowana, ładnie tutaj widzicie, dopasowała się do mojego biustu. Mamy takie rękawki, które przypuszczam, że też fajnie właśnie będą wyglądały w ten sposób. Czyli jako taka Hiszpanka troszeczkę, wiecie, odkrywamy ramionka i też wygląda to całkiem fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. No, fajnie, fajnie. Dekolt jest taki bezpieczny, więc tutaj nic nam nie wyskakuje, ale jedyne, co mi odrobinę nie pasuje, to rękawy. Rękawy mogłyby być innej długości, mogłyby być troszkę krótsze, nawet jak ja je podciągnę, a właściwie tą gumkę, która tutaj jest, no to albo tak wyglądają, albo tak jak miałam tu. Dobra, teraz są w całości, widzicie, na dole. Teraz są troszeczkę podwinięte i tak się prezentują. Lub możemy tą gumkę dać na maksa wysoko i wtedy wygląda tak. Tylko że to, widzicie, materiału jest i tak na tyle dużo, że to opadnie. Więc odrobinę mi rękaw nie pasuje, ale tak naprawdę to jest super ciuch. Print jest taki, widzicie, w kwiatki na czarnym tle. Czy jest mocno zobowiązujący? Uważam, że to jest sukienka, w której spokojnie możecie pójść też na większe okazje. Naprawdę ona prezentuje się tak drogo, fajnie jest uszyta i naprawdę jestem tu miło, miło zaskoczona. Więc taki vibe trochę Hiszpanki. O, zobaczcie, jak ona fajnie. Trochę tańca nie zaszkodzi. Kto oglądał przegląd sieciówki? Przyznawać się teraz proszę. Ten, kto oglądał, na pewno widział, że mierzyłam te spodnie, ale w rozmiarze chyba 40, bo nie było 38 i jest, mam, udało mi się zamówić 38 i powiem Wam, że I'm in love. Po prostu rewelacja. Jest takie chyba powiedzenie, że nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy. I na razie końcówka tego mierzymy jest po prostu the best. Wszystko mi się zaczyna podobać i nie wiem, czy to kwestia, że mierzę fajniejsze, lepsze rzeczy, one nie są mi tak super, ale ja po prostu się zachwycam, bo początek był tak słaby. Nie wiem, dajcie mi znać, ale te spodnie są świetne. Materiał jest mega milutki, jeans jest taki ni to konkretny, ni to dopasowujący się, kolor, jak widzicie, idealny na wiosnę, lato. Będą pasowały do wszystkiego. Ja założyłam takie buty, które wydawało mi się, że będą świetnie pasować i tak przełamują odrobinę, ale chyba jednak założyłabym inne, może takie... Zresztą zamieniam buty i już wracam, pokażę Wam, o jakie mi chodziło. O, właśnie o takie! I tak naprawdę jak macie samby, to również bardzo fajnie będą wyglądać do tego typu spodni. No ale dobra, o spodniach już Wam mówiłam, też mówiłam w przeglądzie, tutaj jest ten paseczek. Ciężki do założenia, ale ja po prostu go nie rozwiązywałam całego i sobie dopasowałam. Z tyłu wyglądają... Nie będę się już więcej zachwycać, po prostu bardzo mi się podobają i zostawię je sobie. A jeszcze mam coś bardzo fajnego. I a propos jasnych gór, czyli jasnych okryć wierzchniowych, to mam jedną kurtkę, która jest cały czas z metką i to jest ta taka kurtka z Zary. Ale ta, jak ją zobaczyłam na stronie internetowej, to mówię, nie, ja muszę ją zmierzyć. Ja już tyle czasu czaję się na jasną bomberkę w jakimś fajnym kroju, fasonie, która będzie taka ponadczasowa i wydaje mi się, że ta dokładnie taka jest. Fajne mamy tutaj nieudawane kieszenie. Materiał generalnie wygląda jakby był w 100% naturalny. Mamy tutaj w składzie len. Nie jest to gryząca rzecz, tak jak była w przypadku ostatniego mierzymy Sinseya i tam była taka koszulo, kurtka właśnie z lnem. Ona była super i fajnie wyglądała, udało mi się ją fajnie wystylizować, ale jednak ten skład materiału był mocno odczuwalny. A tutaj dzięki podszewce ja nic nie czuję. Jedyne co, jak w ogóle rozpakowywałam wczoraj te rzeczy do mierzymy, to mówię, jest ta kurtka, bomberka, założę ją sobie i przymierzę i pokażę Pawłowi, co on uważa. No on mówi, kurczę, fajnie wyglądasz, naprawdę super się układa, widać, że jest to taki ciuch nie najtańszy, w tym sensie, że wiecie, nie widać, że cena jest niska, a ciuch jest fajny, tylko zwrócił mi uwagę i teraz dajcie mi znać, czy też tak samo uważacie, że ten ciuch wygląda jakby był brudny. Rzeczywiście do tych spodni jest taki delikatny kontrast, może odcień trochę, nie do końca tutaj pasuje, może te spodnie są bardziej w
wpadające jednak w żółć, a to jest taki beż, taki stłumiony, fajny beż. Może tutaj ten zestaw do tych spodni, tak patrzę, założę jeszcze do innej rzeczy, która za chwilę się pojawi i tam sobie porównamy, a tutaj może jednak tą bomberkę tak nie do końca, ale wiem, co będzie super pasować i Wy pewnie już też wiecie. Tak, właśnie tak. Staram się w ogóle kombinować, staram Wam się pokazywać, co z czym zestawić, żeby takie fajne stylówki tu nam powstawały. I co? I chyba fajnie. Tu mamy taki bardziej beżowy total look, czyli ta góra taka, to jest w ogóle top z H&M-u. Taki beżowy topik, mamy beżowe spodnie, na dole neutralnie szaro. Jedyne, co ja pragnę zrobić, to o, to... Nie, muszę zamówić większą, żeby ten efekt był trochę inny. I tu sobie podwinę. I zrobię tak bardziej po mojemu. O! I to jest bardziej stylowo właśnie po mojemu. Czyli tak, widzicie, trochę ta kurtka, koszula jeansowa tak... No, z podwiniętymi rękawami wygląda jednak inaczej. Poprawiam maszynik, żeby to ładniej, o, lepiej wyglądało. I co? I chyba fajnie. Chyba fajnie. Ja tą kurtkę, koszulę zaraz zamawiam w większym rozmiarze, oby była. I sobie sprawdzę, czy L-ka, czy M-ka, ale tą M-kę na razie zostawię, żeby nie było w topy, że mi wykupicie. Bo bardzo często mi wykupujecie wszystko. I spodnie też mi się bardzo podobają. I chyba sobie takie zostawię. Szkoda, że nie ma tych spodni w takim kolorze. O, wow! To byłby ideał. Albo w takich, jak mam kurtkę. Szkoda wielka, bo są tylko jeszcze w takim mega ciemnym kolorze jeansu, za którym ja akurat nie przepadam. Tak zerknęłam, wiecie, na ten wieszak, wiedziałam, że jeszcze została mi ta sukienka do zmierzenia. Mówię, kurczę, fajnie może wyglądać ta kurtka z tą sukienką. Nic bardziej mylnego. No niestety, to nie wygląda dobrze. I tutaj znowuż jest taki dysonans, dlatego że kurtka wygląda na fajną, droższą, a sukienka już niekoniecznie. Więc tak, tak... Żegnamy się z tą kurtką, tutaj w tym mierzymy. Dajcie znać, czy powinnam ją sobie zostawić, czy wręcz przeciwnie, nie jest to mój klimat, niezbyt dobrze w niej wyglądam i powinnam sobie ją darować, bo ja sama na razie nie wiem, co z nią zrobić. Ale tak, jeśli chodzi o sukienkę, to najpierw sobie o niej porozmawiamy, a za chwilę zarzucę coś na nią, co zdecydowanie lepiej będzie wyglądać. No i właśnie, sukienka. No tak jak mówiłam już wcześniej, sukienka jest idealną opcją na stylówkę, no bo zakładamy sukienkę i mamy sprawę z głowy, że tak powiem. Niestety tutaj góra bardzo ładnie jest skrojona i tutaj mamy, jak widzicie, sznurek. Ale ten sznurek, tak rozwiązałam go z chęcią tutaj dopasowania tego dekoltu. No niestety nie. On jest tylko ozdobny, nic tutaj nie robi. Jest naszyty i nie można nic regulować. I szkoda, no niestety, ale dekolt na górze, o dziwo, a jest to M-ka, jest mi za duży. Tu po prostu jest za dużo miejsca, ładnie się to dopasowało. Ale ja mam takie uczucie, że za chwilę to po prostu wszystko może mi wyskoczyć. Nie do końca się z tym dobrze czuję. Ładne rękawki, takie widzicie fru-fru. Wygląda to naprawdę spoko. No i teraz przechodzimy płynnym ruchem do dołu. No i właśnie, góra całkiem spoko. Troszkę za duża, ale nadal spoko. A dół to jest tylko jedna warstwa tego materiału. Nie ma żadnej podszewki, jak tu na górze i to widać. Po prostu góra wygląda zdecydowanie lepiej niż tutaj dół. Ładne rozcięcie, idealna długość tej sukienki, naprawdę wygląda to spoko, ale jest taka różnica w jakości przez to, że tutaj nie ma tej podszewki, że niestety, ale dla mnie zupełnie odpada. Szkoda, bo wydaje mi się, że fason jest taką alternatywą troszeczkę do tej sukienki, która była taka zupełnie długa, taka wiecie, hiszpanka, no to ta jest taka lżejsza, taka... Nie wiem, taka dodaje troszeczkę takiej świeżości, no i przede wszystkim kolorystyka jest bardziej wiosenna, nie jest ciemna, tylko ma ten błękit i taki niebieski, ładny. No ale nie, no niestety dla mnie nie, ta sukienka. No i tak, chyba Was nie zaskoczyłam, że moim zdaniem ta kurtka będzie idealnie pasować do tej sukienki. I tak jest, i tak po prostu jest. Ona wygląda świetnie, nadal podtrzymuję, że zamówię sobie większy rozmiar, żeby sobie zobaczyć, no bo
tu jest ok, ale fajniej chyba będzie taka większa, oversize'owa. Super to wygląda, do tego jakaś torebeczka, nerka, cokolwiek. I teraz mamy taką stylówkę, że mogłabym wyjść z domu, nie wstydzę się. No ale ściągając tą kurtkę, pokazując tą górę, która naprawdę jest lepsza niż dół, no już mamy taki delikatny kłopocik. Nie mówiąc o tym, że ten materiał nie prześwituje tylko dlatego, że mamy te kwiatki. Tak generalnie to byłby w 100% prześwitujący. Wydaje mi się, takie mam odczucie, że u Was na ekranach ja nawet spoko się w tej chwili prezentuję. No ale mam nadzieję, że mój opis przybliżył Was do tego, dlaczego mam taką, a nie inną opinię. Słuchajcie, wszystko już Wam pokazałam, wszystko zmierzyłam. Koniecznie czekam na Was w komentarzach. Zaznaczę po raz kolejny, że ja wszystkie komentarze czytam. Już w tej chwili nie wszystkie oznaczam, odpisuję i tak dalej, ale wszystkie czytam. Także jestem tam z Wami. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!